artyści, którzy wchodzą do historii, wymagają dużo czasu, zanim ktoś znajdzie się, który ich właśnie z tego śmietnika odkryje. Ja też puszczam swoje sztukę w przestrzeń nieznany, poza moje życie. I mam nadzieję, że pewnego dnia znajdzie się ktoś, kto mnie odkryje jako wybitnego artysty. W Karpatach Wschodnich. Moja matka była śpiewaczką szkoły włoskiej. Wspaniale śpiewała przede wszystkim pieśni Schuberta, które mnie zostały na całe moje życie, wpłynęły na moją, prawda, wizję artystyczną. Mój ojciec był sędzią, ale był zakochany w poezji i prawda, stąd ciągle ćwiczył i to poezji w języku polską, ale francuską. I niemiecką, dużo niemiecki, Schillera i Goethego i innych, prawda. Ja się właściwie urodziłem muzykiem, powinienem być kompozytorem, ale w czasie wojny straciliśmy fortepian i z fortepianem, prawda, pogrzebała się moje kompozytorstwo. Powolutku zacząłem się przenosić na malarstwo, zwłaszcza na rysunek, prawda, i pewnego dnia doszło do momentu tej matury. Ojciec mój, który był człowiekiem bardzo mądrym, i właściwie należy się przede wszystkim poradzić jakiegoś znakomitego malarza, który by powiedział, ocenił, czy ty masz talent, czy warto, prawda, iść na ten. Tym malarzem był Stanisław Batorski. I ten Batorski dał mi 12 lekcji. Te 12 lekcje były fundamentem mojej sztuki. I to było tego rodzaju lekcje, które mnie dały, zorientowały na całe moje życie. Takiej szkoły w życiu już nigdy nie spotkałem. Batorski odradził mnie iść do Akademii Krakowskiej. Powiedział, lepiej, żebyś poszedł na studia filozoficzne, albo historyczne. Rzeczywiście poszedłem na UJK, Uniwersytet Jana Kazimierza. Batorski mnie wysłał poza tym na życie. Idź w życie. No dobrze, ale ja mówię, ja przecież wszyscy się uczą aktów. Mówi, naucz się na koniach, a konie ci nie będą pozować, musisz szybko rysować. I od tego zacząłem rysować na jarmarkach konie. Więc co podzielona moje czas był pomiędzy uniwersytet, filozofię, i pomiędzy rysunek, prawda, rysunek i jakieś tak troszeczkę malarstwo. Przechodziłem na czwarty rok filozofii. Zacząłem wędrować sobie po Woliniu i po Polesiu ze szkicownikiem. Pewnego dnia rysuję sobie takie żydowskie budy w Podkamieniu Kulobrodów. Przychodzi do mnie taki bardzo młody, niezwykle przystojny pan, który trochę wyglądał na kozaka, na obywatela ziemskiego, albo na studenta. Właściwie nie wiadomo, co było o nim powiedzieć. To był Leopold, przedstawił się Leopold Buczkowski. Leopold Buczkowski, ten kiedyś późniejszy, znany pisarz. Poszedłem na herbatę do pani Buczkowskiej. Ta pani Buczkowska
staruszka, prawda, serdeczna, niezwyczajna Polka, popatrzyła nagle na moje szkicowniki i mówi: proszę pana, pan tak wspaniale rysuje, taki cudowny, taki świat szary, brzydki nasz świat zrobi taki piękny. Proszę pana, ja panu ofiarowuję gościnę u nas. Gościnę, mój, my tu nie jesteśmy bogaci, ale są kury, są, jest ogród, są sad, prawda, to z głodu pani zginie. I ta gościna trwała dosłownie 11 lat. I wtedy na czwartym roku porzuciłem filozofię i zacząłem być malarzem. Ten pod kamień był tak pięknym miejscem, tak czarującym. Na każdym kroku było coś do malowania, coś do rysowania. Były Jarmarki, byli Żydzi, byli Polacy, byli Ukraińcy, byli Armianie. Przy tym jeszcze proszę sobie wyobrazić, że te wsie ukraińskie śpiewały, rozmawiały chórami między sobą. To było coś niepodobnego do opisania. No tam się zakochałem się w tej młodej dziewczynie, bo ja byłem niewinny, tego zacząłem rękoruchy, proszę pana, i dostałem w pysk. I wtedy postanowiłem przez sześć lat nie popatrzyłem się na żadną kobietę. Buczkowski sobie chodził na kobiety, a ja rysowałem. I dlatego zobaczyliście moje rysunki. Ja tak zawzięcie pracowałem, mnie cholera wzięła na kobiety. I proszę pana, no ale z Buczkowskim wyszliśmy na ten odpust, no i straciłem cnotę i znowu zacząłem się interesować kobietami, prawda, przez Buczkowskiego. Przyszedł czas wojny. Byłem adiutantem dowódcy batalionu. Byłem w szeregu bitew, prawda? Największą bitwą była bitwa pod Iłżą. Tam moją dywizję, moją całą armię rozbili Niemcy, prawda? Ja się przekradałem wreszcie do tego, że doszedłem do oddziałów partyzanckich, przez Karpaty. Doszedłem w końcu do Francji, z Francji. Wycofaliśmy się do statku angielskiego, który nas zabrał do Szkocji. Skończyłem właściwie wojny jako wykładowca uczelni, jak powiedzieć. Już się nie biłem, wiecie, zresztą wtedy wiedziałem, że myśmy stracili wojnę, że staliśmy zdradzeni i mnie ochota do wojny zupełnie upuściła. Po 5 latach zawędrowałem do Londynu. A żyłem tylko na kartoflach, na porydziu, ale zachowałem wolność. Poznałem Mariana w połowie 49 roku. Zamieszkałem w domu przy skwerze, gdzie Marian miał swój pokój. W tym czasie był bardzo skromnie usytuowany, nie sprzedawał obrazów, był zdemobilizowany, tak jak i ja, z wojska. I wobec tego żył rzeczywiście bardzo, bardzo ubogo.
Właściwie spędzaliśmy noce pijąc kawę i dyskutując przede wszystkim jego malarstwo. Marian bardzo dużo czytał poezji, interesował się filozofią. Byli ludzie, którzy zarzucali mu, że właściwie jego malarstwo jest nadmiernie literackie. Nie należy do tych ludzi oczywiście, ale rzeczywiście takie zarzuty mu stawiano, szczególnie w okresie, kiedy panował w Anglii wtedy jak najbardziej, a we Francji zresztą też, kult abstraktu. Marian nigdy nie był abstrakcjonistą, był za dobrym rysownikiem, żeby być abstrakcjonistą. Rysował tak dobrze, rysował tak znakomicie prędko i tłumaczył po prostu rzeczywistość na rysunek, że to wpływało na jego jakby pogardę do abstraktu. Najbardziej mnie interesował człowiek. Człowiek i losy człowieka, zwłaszcza człowieka, który walczy, prawda, z życiem człowieka. Przeważnie na przykład w Polsce mnie niezwykle interesowały twarze żebraków, ludzi, którzy są przemęczeni życiem, prawda, tragicznym życiem. Ci ludzie, zawsze mnie interesowali ludzie, którzy nie nosili maski. Jak przyjechałem do Londynu, tak mnie ochota do malowania portretów odeszła kompletnie, że kiedy przyszł moment, kiedy zacząłem się interesować znowu portretem i chciałem naprawić kilka pięknych portretów kobiecych, to miałem nadzwyczajne trudności, bo zapomniałem malować. To, co było kiedyś bardzo łatwe, stało się bardzo trudne. Zrobiłem 16 studiów, zanim doszedłem do portretu. Marian miał czasami w życiu, nawet często w życiu, jakieś dziwne szczęście. Do tego należały w ogóle jego przyjaźń. Jakby wybierał je znakomicie, a właściwie chyba intuicyjnie. Wielką przyjaciółką Mariana stała się bardzo znana, wybitna malarka angielska Dame Edel Walker. Pierwsza kobieta, która dostała w Anglii za malarstwo, ściśle za malarstwo, tytuł Dame. Była już bardzo starą kobietą, mieszkała na Chelsea, w bardzo pięknym studio i opiekowała się Marianem pod każdym względem, ale przede wszystkim finansowo. To były ostatnie lata jej życia. Dzięki tej pomocy Marian prawdopodobnie mógł bardziej koncentrować się na malarstwie, mniej na pracy. Po całodziennej pracy wybiegał do British Museum, żeby szkicować, żeby rysować. W tym okresie powstały niesłychanie ciekawe jego prace, mianowicie rysunki z różnych wydziałów British Museum, przetłumaczone na jego własny język artystyczny, na jego własną technikę artystyczną.
Jakie wywarłem na tobie wrażenie, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy? O, wiesz o tym dobrze. Mówiłam tyle razy. Zawsze mówiła, że Polacy są niebezpieczni. Siedział wtedy w odległym kącie pokoju, a ja byłam z tyłu i myślałam, lepiej będę ostrożna. Ostrzegano mnie przed Polakami. Miałam przyjaciółkę, która znała kilku obywateli polskich. Mówiła, nie zadawaj się z Polakami, są niebezpieczni, dają kobietom kwiaty, całują w rękę. Tak właśnie było. Pomyślałam więc, no jest bardzo przystojny, wygląda na poważnego i miłego mężczyznę, ale nie wiem, czy można mu ufać. Powiedziałaś w końcu, że mi ufasz. Kiedy to było? Byliśmy na wystawie. Zdarzyło się to na wystawie. Mój przyjaciel przedstawił mnie tobie. Powiedział, chcę poznać cię z tym polskim malarzem. To dobry, wielki malarz. Ale nie zna w Londynie nikogo oprócz mnie. Ty znasz sporo ludzi. Musisz go im przedstawić. Pomyślałam, co mam na to odpowiedzieć. Spotykaliśmy się wiele razy. Nie znałam zbyt wielu ludzi. Sprawdzałam go na wiele sposobów. Uczył malarstwa w jednej z rodzin. Była tam piękna kobieta. Ja byłam panną, a on kawalerem. Jak mówili przyjaciele, on był żelaznym kawalerem, a ja stalową panną. Rozumiesz? To prawda, byłem kawalerem, ale lubiłem kobiety. Podobały mi się i nie mogłem nic na to poradzić. One też mnie lubiły. Powiedz, kiedy zmieniłaś o mnie zdanie? Nie potrafię dokładnie powiedzieć, kiedy to się zdarzyło. Czy to nie sprawa biletów do akademii? Właśnie tak. Pewnego dnia otrzymałam od ciebie liścik. Wysyłam ci zaproszenie na przyjęcie do Królewskiej Akademii. Ja sam przyjść nie mogę, napisał, bo nie mam co na siebie włożyć. Nie mam odpowiedniego ubrania. Jedź więc ty, ubierz się, bądź piękna i wykorzystaj ten bilet. Niczego nie wystawiałam w Królewskiej Akademii. Dlatego nie dostałam zaproszenia. Pomyślałam sobie, to bardzo miło z jego strony. Jest taki troskliwy, uprzejmy. To już było bardzo, bardzo dawno. Już nie wiem, jakieś, to już my 33 lat, jak my jesteśmy, jak my się ubrali, prawda? Ja wiem jedno, że kobiety nigdy nie odmawiają, jak się im robi propozycje. Kiedy cię pierwszy raz pocałowałem? Nie pamiętam. Co to za miłość? Victoria Albert Museum. Miałam taką teczkę portfolio. Przy świadkach, rzeźby były przy świadkach rzeźb, prawda, ją pocałowałam, prawda, no i... A podobało ci się to? Did you like it? Byłam raczej zdziwiona. No, to jest... Well, I was rather surprised. Oh, surprised. Jej sztuka zupełnie diametralnie inna. Moja zupełnie inna, prawda, więc było tam pewne takie, jakby powiedzieć, maleńkie nieporozumienie. Dużo, dużo czasu upłynęło, zanim ja zrozumiałam jej sztukę.
Przez przypadek kupiłem sobie książkę El Greca w Glasgow. Z tą książką cały czas wędrowałem. Ta książka mnie przekonała do Hiszpanii. I przez 3 lata pracowałem w sklepie jako taki porter, coś w rodzaju, niby dekorator, porter, prawda, robocierz, prawda. Zaoszczędziłem sobie i to mnie ułatwiło 20 miesięcy w Hiszpanii w różnych kilku okresach. Jeden okres był prawie 10 miesięcy, 2 miesiące, ale ciągle ta Hiszpania wracała. W tym mnie moja żona nadzwyczajnie pomagała, prawda, i przez 20 miesięcy właściwie stworzyło już moją tą powojenną sztukę. Miesięcy spędziłem w Toledo, które było wspaniałym miastem, cudownym miastem, uroczym miastem. Stworzyłem coś w rodzaju jakby poematu na temat Toleda. Hiszpanie to przyjęli i oddali mi salę w Toledo. Ja jestem obok sąsiadem El Greca. Król hiszpański nadał mnie najwyższy medal Hiszpanii. Salvador Dali ma identyczny. Jako literat jestem członkiem Akademii Nauk i Historii. To jest złoty medal z Toledo za 2 rozdziały mojej książki. Kiszotem zainteresowałem się jeszcze pod Karmelem. Zrozumiałem, że portret Don Quixota i jego tego Giermka Sanchez, to właściwie jest jeden człowiek, to jest analiza duszy ludzkiej, że w duszy ludzkiej są dwa elementy, jeden bardzo górnolotny, szlachetny, a drugi łapczywy, prawda, i chciwy, prawda. Więc właściwie, że ta filozofia tego Cervantesa właściwie mówi o jednym człowieku, o duszy ludzkiej. Jeszcze 2 lata temu zacząłem pisać metamorfozy, zmiany w życiu. Opisuję różne portrety, na przykład mojego ojca, jeszcze jest za Austrii, jak to Austria wyglądała, matki, dwie wojny, wojna, pierwsza wojna i druga wojna. Potem wszystkie, prawda, zmiany, które następowały, prawda, w sztuce, tak, mnie to wszystko to opisuje, prawda, jako no, moje przeżycia. Ja jestem takim pesymistą, patrzę na, mam 80, prawie 8 lat, patrzę, byłem świadkiem upadku cywilizacji europejskiej. Mój wielki obraz jest na ten temat. Thank you.
to, czym jest dzisiaj Marian, to jest w równym stopniu jego poczucie, polskie kresowe poczucie koloru, ale równocześnie ogromne zrozumienie uniwersalizmu sztuki, to znaczy, że sztuka nie jest tylko wyłącznie ogródkiem, czy polem, czy łąką za naszym domem, że sztuka jest powszechna. Jego twórczość była oryginalna, a równocześnie nietypowa dla epoki. Możliwe, o dziwo, że epoka dogoniła Mariana. Dzisiejsza sztuka, sztuka naszych dni, jakby wróciła do realizmu, wróciła do rzeczywistości i w pewnym sensie jest coś jakby taki triumf uporu Mariana, żeby wytrwać na swoich własnych pozycjach, które jemu zdawały się jeszcze kiedyś stracone, a okazały się dzisiaj pozycjami jego triumfu. Ja jako malarz patrzę w przyszłość, patrzę już w następne stulecie. Wiedziałem, że ja muszę się w jakiś sposób zaadresować do tych nowych czasów. I zaadresowałem się humanizmem. Ja byłem zawsze humanistą i tym humanistą zostałem.